Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w przepięknym spektaklu o historii Bronowic. Rozejrzyj się. Co widzisz? Nic szczególnego? Są domy, ulice, chodniki, samochody i wielu ludzi takich jak ty czy ja. Czy potrafisz sobie wyobrazić, że kiedyś tu tego wszystkiego nie było? Trudne, prawda? A jednak przenieśmy się około 600 lat wstecz. Rok pański 1342. Przedpola miasta królewskiego Lublin, które właśnie otrzymało ceglane mury miejskie, zamek gotycki. Wznoszona jest kaplica Świętej Trójcy. Niecałe pół dnia drogi, pola, lasy, nieprzebyta puszcza, Bronowice. Wieś na prawym brzegu Bystrzycy, nazwana od imienia Bron, skrótu od Bronisława lub Bruno, lub jak mawiają niektórzy, od Brony, kraty obronnej w bramie wjazdowej, właśnie została sprzedana. Za 140 grzywien praskich kupuje ją pochodzący z Moguncji wójt lubelski. Miejscowość pozostanie w rękach prywatnych przez blisko 150 lat, aż w 1504 stanie się własnością Lubelskiej Rady Miejskiej i na stałe zwiąże się z Lublinem, by znów zniknąć na 300 lat z kart wielkiej historii. Druga dekada XIX wieku. Choć Polski już nie ma, na gruzach sarmatyzmu wyrasta kultura celebracji sielskiego życia ziemiańskiego, życia codziennego, coraz chętniej przyjmowanego także przez rosnące w siłę mieszczaństwo. U początku epoki wielkich przemian w domach króluje styl Biedermeier, a w salonach walc. Bogaci państwo chętnie spędzają czas na rozrywkach, spacerują, jeżdżą do wód, bywają na przyjęciach. To wszystko oferują im wody lecznicze i park zdrojowy powstały właśnie na Bronowicach, które już niebawem staną się pełnoprawną dzielnicą Lublina. Thank you.
przypadek powstania styczniowego w 1864 roku nie pozostaje bez konsekwencji dla Lublina i podległych mu dzielnic. Bronowice zostają oderwane administracyjnie od Lublina. Wbrew pozorom stwarza to nowe możliwości. Bronowice stają się jednym z wielu prężnie rozwijających się przemysłowych przemieść Lublina. Oprócz dawnej kopalni wapienia powstają huty, zakłady mechaniczne. W 1877 otwarta zostaje linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chowel, która jeszcze przyspiesza rozwój dzielnicy. Eplage i T. Laśkiewicz w Lublinie w 1901 roku zdobyły złoty medal na odbywającej się tutaj wystawie rolniczo-przemysłowej. Niestety, pracę spółki przerwała w 1909 śmierć Emila Plagego. Teofil Laśkiewicz wraz z nowym współudziałowcem Kazimierzem Arkuszewskim, dotychczasowym twórcy fabryki w Łodzi. Niedługo potem rozpoczęto produkcję kotłów okrętowych i kadłubów statków morskich. 14 lutego 1920 zakłady mechaniczne otrzymały zezwolenia na produkcję i zamówienie na pierwsze 300 samolotów dla Armii Polskiej. W 1936 przedsiębiorstwo upaństwowiono pod nazwą Lubelska Wytwórnia Samolotów. W 1939 zakłady do ostatniej chwili przygotowywały się do rozpoczęcia działań zbrojnych. Zostały zbombardowane 2 września o 7.25 rano. Boczną rampę kolejową hitlerowcy wykorzystywali jako miejsce wyładunku więźniów trafiających do obozu na Majdanku. Głosy, kroki, szczęk żelaza. Ktoś otwiera wagon. Przerażająca jasność. Musimy skakać z pociągu. Jest wysoko, prosto w śnieg. Przed nami szpaler strażników z psami. Rewizja. Nie wiem, czego tam szukali. Prowadzą nas do łaźni. Mamy się rozebrać. Do naga.
wszyscy. Potem rozdają nam węzełki. W nim pasiak, skarpety, majtki, swetry, koszule i chustki. Prowadzą nas do baraku. Miałam tylko jedno pragnienie. Położyć się. Gdziekolwiek. Choćby na chwilę. Potem prowadzą nas. Apel. 2 razy dziennie po 3 godziny. Stoimy na placu na baczność, niezależnie od pogody. Po porannym apelu idziemy do pracy. Zgłosiłam się do pracy w pralni. Pamiętam. Pralnia mieściła się zaraz za budynkiem krematorium. Pod krematorium podjeżdża wielki ciężarowy samochód. Wysiada z niego kilku Niemców. Otwierają okno i wyrzucają nagie trupy. Przeraźliwie chude. Niektóre mają siniaki jak od pobić. Całe we krwi. Krwi było tak dużo, że wylewało się szparami z samochodu i tworzyła na ziemi kałuże. Smród był tak okropny, że musiałyśmy zatykać nos. I to koniec. Tyle. Tylko tyle. I aż tyle. Nawet w wyciętym lesie odrastają młode pędy. Tak po II wojnie światowej życie powróciło do Bronowic, choć zmienionych w okupanta przez krainę śmierci. Sukcesy święciła raczkująca przed wojną drużyna koszykarek i koszykarzy z klubów sportowych. W czerwcu 1987 roku gościły również wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II. Pobłogosławił on nowo powstały wówczas kościół pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Od roku na skwerze Prymasa Tysiąclecia przy kościele świętego Krzyża przy ulicy Pogodnej z postumentu czuwa nad mieszkańcami Bronowic już niedługo błogosławiony sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński. W swoich dziełach literackich wciąż udziela nam dobrych rad. Szanuj drugiego człowieka. Czyń innym dobrze, jakbyś pragnął, by tobie czyniono. Mów życzliwie o innych. Staraj się w najgorszym znaleźć coś dobrego. Historia.
historię Bronowic przedstawili uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji oraz Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego. Historia Bronowic w wykonaniu młodzieży z Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego, Szanowni Państwo, i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Naprawdę robiło wrażenie, nieprawdaż? Oni dzisiaj jeszcze na tej scenie raz się pojawią, muszę zdradzę Wam Państwu to, bo o godzinie 16:30 rozpocznie się nasza gala już taka, że...